Magda Żakowska, dobry wieczór. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. W najbliższych godzinach kwiecień wplecie nam trochę zimowych akcentów. Na szczęście nie w regionie. Gdzie poproszę? O tym już za chwilę. Do kraju nadal płynie chłodne i wilgotne powietrze. W nocy najwięcej deszczu spadnie na wschodzie, przelotnie popada też na Pomorzu, a w górach pojawią się wspomniane opady śniegu. O poranku w regionach wschodnich temperatura spadnie do 3 lub 2 stopni. Z kolei na zachodzie i na Pomorzu pojawią się przygruntowe przymrozki. Również jutro najwięcej deszczowych chmur zbierze się na krańcach wschodnich. No trochę deszczu przydałoby się także na Kujawach, bo jest bardzo sucho. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże, no i chłodno. W poniedziałkowe popołudnie słupek rtęci nie przekroczy 9 lub 11 stopni. W nocy rozpogodzenie, tylko na północy początkowo opady deszczu. Poranek zimny, średnio na termometrach zobaczymy nad ranem minus 1. Wieje z zachodu słabo. Jutro przejaśnienia i przelotne opady. Temperatura w poniedziałkowe popołudnie nie przekroczy 10 stopni. Nadal wiać będzie z zachodu słabo, a ciśnienie powędruje teraz w dół. Jutro będzie 997 hektopaskali. We wtorek do południa przejaśnienia, po południu znów może przelotnie popadać. Po zimnej nocy w ciągu dnia odrobinę cieplej, od 11 do 13 stopni. W środę bardzo zmienne zachmurzenie, nadal przelotne opady. Po zimnej nocy również w ciągu dnia powieje chłodem. Na termometrach będzie tylko 9 lub 10 stopni. W czwartek minimalna poprawa pogody. Więcej słońca, przestanie padać. W nocy jeszcze przymrozki, ale w czwartkowe popołudnie odrobinę cieplej, bo będzie około 13 stopni. No i miejmy nadzieję, że w kolejnych dniach temperatura wolno, ale powędruje w górę. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.